Cześć, jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek ze Skyrima na kanale. I tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, spotykamy się na wysokim Hrodgarze. O tak. Oraz musicie przyznać, kiedy jest ładna pogoda, to naprawdę widok stąd jest bardzo ładny. O tak. Ale okej, to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o podziwianie widoków. Chociaż mógłbym to podziwiać znacznie dłużej, niż bym chciał. Przed odcinkiem się napodziwiałem, więc jest w porządku. To nic nowego oczywiście, a my wchodzimy do... Do wysokiego Hrodgaru, ale chyba z drugim wejściem powinniśmy wejść, albo mi się wydaje. Tak, każą mi wejść drugim wejściem. Okej. Misją jest oddanie rogu kogoś tam. Kto by pamiętał nazwę przedmiotu mało ważnego. Dzień dobry. Co to jest? Nieważne. Dzień dobry. Udało ci się odzyskać róg Jurgena Wiatrowładnego. Dokładnie, Dobra dokładnie. robota. Udało ci się przejść wszystkie próby. Chodź ze mną. Czas formalnie ogłosić się smoczym dziecięciem. Jak miło. Czas nauczyć się ostatniego słowa nieugiętej siły. O i... Dach. Co znaczy pchać. Okej. Ale to jest właśnie coś, co chciałem. Okazało się? Dzięki trzem połączonym Okazało słowom się. krzyk będzie znacznie silniejszy. Korzystaj z niego mądrze. Dzień dobry. Nauczcie teraz. No, dawaj mi tą wiedzę. No i mam pierwszy kompletny krzyk. Twój trening To mi dobiegł pasuje. Końca, smocze dziecię. Chcemy z tobą porozmawiać. Stań między nami i przygotuj się. Mało kto jest w stanie wytrzymać. Nie mogę się ruszyć. Nieokiełznany głos siwobrodych. Ty jednak możesz. Lingra crucis sarant strundul. Wot nit balan clofran nau. Wow. Co to było? Co to ma być? Lidia też cierpi. Okej. Okay. Powiedzieliście, że mało kto jest w stanie to wytrzymać. Lidia wytrzymała. Udało się zasmakować głosu siwobrodych i wyjść ze spotkania bez szwanku. No. Wysoki Hrodgar stoi przed tobą otworem. Poza dziwnymi. Pewnie poza dziwnymi zawrotami głowy wszystko jest w porządku. Okej, okay. I to jest wszystko? Wszystko, tak? O, smoczy język. Kwiatki. Kwiatki, składniki alchemiczne moje. Zwiedzić całą placówkę raczej nie planuję. Przynajmniej nie w tym momencie. Może jak potem najdzie jakaś okazja, że faktycznie będzie trzeba to zrobić, to wtedy się zwiedzi wysoki Hrodgar. Natomiast w tym momencie poznaliśmy ostatnie słowo mocy, jeżeli chodzi o krzyk nieugiętej siły. Nie ten krzyk. Nieugięta siła, powiedziałem. To jest ten krzyk. Użyłem lodowego krzyku. Będę musiał się też nauczyć więcej części lodowego krzyku. Do tego będę potrzebował także. Będę do tego potrzebował więcej smoków pozabijać. No co się gapisz, no? Okej, okay, myślę, że dobrym pomysłem byłoby wybrać misję, którą chciałbym. W ogóle mam mnóstwo misji do wykonania. Patrzcie, ile ich tutaj jest. What the? Okej, okay, co to chcemy zrobić? Mamy list żelazny. Jest to związane z powrotem smoków. Mamy smocze dziecię, na które
tury mamy się udać do Solstheim. W ogóle inna lokacja jest, tego co wiem. Obrońcy świtu. Wiecie co? Misja z obrońcami świtu mogłaby mnie zainteresować, ale jak walczyliśmy z wampirami, to nie szło mi zbyt dobrze. Więc może sobie zaczekamy. Pomoc w potrzebie. Białej grani. A gdyby to zrobić, i tak do białej grani dobrze. Dobrym sposobem byłoby się udać. Co to jest to? Wielką nad którym. Na którym pracuję. Potrzeby pewnej liczby krasnoludzkich trybów, choć nie chcę wiedzieć, do czego zamierza ich użyć. Okej, okay, to jest związane z dwemerskimi ruinami. Dobre zamiary. Właśnie, skończmy w końcu wątek związany z Akademią. To może być bardzo dobre. A co to jest to? O, to może te zapiski sobie. O właśnie, te zapiski sobie. Przejrzymy, zobaczymy zaraz, gdzie mamy pójść. Natomiast to. Okej, okay, jakaś legenda. Tym zajmiemy się może później. Okej, okay, mamy dwie misje. Pierwsza rzecz. Okej, okay, zapiski mają być gdzieś tutaj. To jest pewnie jakaś jaskinia. Natomiast chciałbym udać się do białej grani, żeby zobaczyć tą misję związaną z znalezieniem pomoc w potrzebie. Kobiety redgardzkiego pochodzenia. Redgarowie kim byli? Przy okazji tutaj zejść jakoś muszę. Oczywiście nie idę dookoła. Tak jak poprzednim razem, przejdziemy się po górach. Powinno mi się udać. I mi się nie udało. Ej, wcześniej nie było to aż tak źle. Ajajaj. Chyba mi się umarło. Dobra, jeszcze raz sobie oznaczmy. Zrobimy to i to. Tylko tym razem zejdźmy poprawnie. Cześć Lidia. Lidia, ty może nie, schodź tędy. Wystarczy, że ja się zabiję kilka razy. Spokojnie, damy radę. Pierwszym razem się udało, to teraz też się musi udać. Tu nie jest aż tak wysoko. Gdyby tak użyć magii ochrony, na wszelki wypadek. Okej. Okay. Teraz wygląda na to, że... Jest mój atronach. Gdzie pojawia się mój atronach? Ktoś wie? Ja mam moją nieugiętą siłę. Nieugięta siła. Moje błyskawice. Może nie powinienem też tutaj skakać za bardzo. Dobra. Powiedziałbym, nie powinienem tutaj skakać za bardzo. A i tak skoczę. Po prostu kusi mnie, żeby skoczyć. A to nie poradzę. Okej, przejdźmy się tutaj. Powinno być tu w miarę ubezpiecznie. Jeszcze tylko rzeka do przekroczenia. Jesteśmy praktycznie w białej grani. Będziemy jeszcze musieli poczekać na Lidię. Ponieważ ona gdzieś jest tam na górze. Być może się nie zabiła schodząc. Nie powinna. A jak tak zrobiła, to byłby lekki problem. Może niekoniecznie. Właśnie, ile ja mam złota? Tak, sprawdzaj złota, kiedy jesteś wysoko. Złota to ja mam. 5000 sztuk. Nie jest źle, ale też i to nie jest jakoś super dużo. Okej, okay, zejście powinno być mniej więcej... Tutaj. Okej, okay, udało mi się. Czy tutaj coś rośnie? Chyba nic. Nic poza skałami.
Skały, skały, skały. Tuńczyk, nie tuńczyk, łosoś. Skacze w górę rzeki. Dobra. O, udało mi się. Bardzo dobrze. Ciekawe, gdzie została Lidia. Zaczekajmy tutaj na nią, co? Cześć, Lidia. Co za dźwięk dziwny. Lidia przybyła. A my mamy zajść. Tak, mamy zajść do białej grani. Mamy zajść do białej grani. Znaleźć kobietę redgarskiego pochodzenia. Jak wyglądają redgarowie? To jest dobre pytanie. A podchodzić do każdej, pytać się, czy to ta, to nie jestem pewien. Też mogę szukać takiej, która będzie po prostu inna. Przekonamy się, jak tam zajdziemy. Tu jest słoma, a tu jest biała grań. Dzień dobry. Chowajmy miecz. Tu jest obóz kacytów. Okej. Idziemy. Lidia? Możliwe, ale co z wojną? A. Trudno przed nią uciec. Wojna to nie powód do... Czy ktoś widział Lidię? Jest, biegnie. Jej, już myślałem, że się zgubiła. Oczywiście przywołanie. Magię trzeba ćwiczyć cały czas, non-stop. Dzięki temu będzie silniejsza. Dzień dobry. Obchodzą pogłoski. Nie obchodzą mnie pogłoski, wiem co się dzieje. Pewnie powiecie o czym już wiem. Bardzo dużo na to szanse są właściwie, nie? Okej. Dzień dobry. Wszystko jest już zamknięte? Raczej nie. Słonko, to zaklęcie mnie denerwuje. Nie denerwuj się, pani staruszko. Bo jeszcze żyłka pęknie ci. Mamy kobiety redgardzkiego pochodzenia. O, ładne kolory. Może schowam jednak ten miecz. Nic nie zrobiłem. Mogę myśleć tylko o moim synu. To dzień dobry. Mówią, że zginął, ale ja wiem swoje. Mój syn żyje. Dziecięta wojny. O czym się właśnie w porozumieniu z cesarstwem dowiadujemy? Oni też to wiedzą, a mimo to kłamią mi prosto w oczy. Okej. On wie, że kłamią. Powinniśmy rozmawiać o tym tutaj. Proszę, jeśli naprawdę chcesz pomóc, spotkajmy się w moim domu. Opowiedz ci wszystko. Najlepsze kęski prosto z dziczy. Bogowie uśmiechają się. Rozpoczęte, zaginiony w akcji. Zrobimy tą misję, ale nie teraz. Dzień dobry. Mam zmartwień ze zwykłymi apsztyfikantami. A tu jeszcze ten Bart, najgorszy z nich. Olać to. Co masz na sprzedaż właśnie? Nie ma złota, żebym ja mógł ci coś sprzedać. Ktoś ci sprawia kłopoty? Bart Mikaelo mnie wygaduje. Sam się prosi o Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą, że okiełzna mnie niczym nord ujarzmiający dzikie zwierzę. Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Zrobimy to misję, ale później, nie w tym momencie. To jest z misji różnych, co mnie bardzo interesuje. Pomoc w potrzebie. I zaginiony w akcji. A tak, pomoc w potrzebie to jest misja, którą chcę zrobić oczywiście. Tylko teraz zdaje się, że
Zdaje się, że to właśnie tutaj dowiemy się o innych rzeczy. Przynajmniej inną misję zrobimy. Nate, daj mi znać, jeśli czegoś zapragniesz. Albo usiądź przy ogniu, a ja kogoś do ciebie przyślę. Chcesz usłyszeć słowa mądrości Nordów? Nie, nie specjalnie. O, to jest ten Bart, nie? Jeśli szukasz panny, to jesteś pod złym adresem. Gdy Mikael się do nich dorwie, to już są dor... Carlotta cię do tego namówiła, prawda? Przykro mi, ale ta ognista wdówka jest już moja. Po prostu jeszcze o tym nie wie. Może masz rację. Udało mi się jego przekonać. Chciałem, by ktoś pomyślał, że nie dam sobie rady z jedną nordyjską dziewuchą. Na mój honor, już nigdy nie będę naprzykrzał się Carlotcie. Świetnie. Mała porada na pożegnanie? Kobiety przepadają za sonetami. Świetnie. A ten bardziej wygląda jak smoczy dziecię niż ja. Muszę wyżywić głodną córkę, więc sprzedaż Naprawdę? Udało ci się, podziękowałabym Bogom, ale musi mi wystarczyć, że podziękuję tobie. Masz tu super. Trochę grosza za fatygę. Dzięki, 400 złota dostałem. I to nie jest miejsce, do którego chcę iść. O! Znalazłem. O nie, znaleźli mnie. Pomóż mi. Proszę, chodź ze mną. Musimy porozmawiać na osobności. Nie podoba mi się to. Chodź ze mną. Za epoki napaści kres. Nie podoba mi się to, ale raczej pójdziemy z nią. Pozbędziemy się gromowładnych, co nasze odzyskamy. Krwią naszą, siłą, męstwem, ale i stalą ich wygnamy. Wiecie co? Kazałam ci się ze mną spotkać w Rzecznej Puszczy. Przynieście miodu. W Rzecznej Puszczy? Sercom. Co? Pomoc w potrzebie. Okej, okay, gdzie? Żywiołem, myśmy jak nie tutaj? Dzieci. Potrzebujesz czegoś? Wzywa z naszych ciał. Nie żartuję. Uleci. Ja. Ale ziemia ta należy do nas. My czemu? Ją uwolnimy. Od plagi kalającej nasze. O czym mowa? Oczyścimy. O co chodzi? Może stąd wyjdźmy? Co tu się dzieje? Dobra, pomówimy z nią. O co chodzi? Więc Alikrowie wiedzą, gdzie jestem? Co ci zaoferowali? Złoto? Ilu ich przyjdzie? Mów! Kazali mi cię odszukać tylko. Nie powiedzieć. Okej, okay, nie powiem. Potrzebuję twojej pomocy, bo nie mogę ufać. Co tu się dzieje? Zostałem wplątany w coś. Nie jestem tym, za kogo mają mnie mieszkańcy Białej Grani. Moje prawdziwe imię to Iman. Pochodzę ze szlacheckiego rodu Suda. Okej. Okay. Ludzie, którzy mnie szukają, Alikrowie, to zabójcy na usługach Aldmerskiego Dominium. Dostaną złoto za moją krew. Muszę je ścigane przez zabójców. Zanim mnie znajdą i zawloką do Hammerfell, gdzie zostanę stracona. Pytanie, za co będzie stracona? To najemnicy. Robią to dla pieniędzy. Dowodzi nimi człowiek zwany Kemat. Boję się pokazywać. Mogliby mnie rozpoznać, więc musisz dowiedzieć się, gdzie są. Podobno aresztowano jednego z nich, gdy próbował zakraść się do miasta. Wiem, że proszę cię o coś trudnego, a może nawet niebezpiecznego. Chyba się tym ale zajmiemy później. Nie wiem, komu poza tobą mogłabym zaufać. Myślisz, że ukrywałabym się, gdybym sądziła, że poradzi z tym sobie straż miejska? To bezwzględni ludzie. Sprytni, podstępni. Przekupią kogo się da. Nie mogę ufać nikomu w Białej Grani. Strażników i jarlów można przekupić. Alikrowie są blisko. Mam mało czasu, więc postanawiam ci zaufać. Nie podoba mi się to. Nie jestem pewna. Publicznie sprzeciwiłam się Aldmerskiemu Dominium. Podejrzewam, że to dlatego ci ludzie mieli mnie wytropić. Przyjdź do mnie, gdy zajmiesz się Alikrami. Zajmiemy się tym później, nie w tym momencie, ponieważ nie jestem pewien co do tego, tak w pełni przynajmniej. Ale to, co mnie będzie teraz interesowało, to... Poza tym, ale chcę... Dobra, zaginione w akcji.
A że też zrobimy to później. Okej, Kończmy wątek z Akademią Zimowej Twierdzy. Dzięki temu nauczymy się jeszcze więcej magii. Prawdopodobnie to będzie dość pożyteczne. No i zdecydowanie mi się przyda. Ale patrząc po czasie, to na ten odcinek to będzie na tyle. Ja wam dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam was do subskrypcji kanału, oczywiście zostawienia łap w górę, zostawienia komentarzy. W następnym odcinku zobaczymy się, albo i nie zobaczymy się, ponieważ nasza misja jest tutaj, w tym miejscu. O, ciekawe rzeczy się tu dzieją. Zatem dzięki za uwagę, żegnam się z wami. No i cześć.